Dzień dobry. Zaczynamy spotkanie z fotografką, fotoedytorką Tygodnika Powszechnego, Grażyną Makarą. Spotkanie poprowadzi Magdalena Skrzyńska. Dobry wieczór Państwu. Jak już się ona powiedziała, gościem dzisiejszego wieczoru jest pani Grażyna Makara, szefowa działu fotoedycji w Tygodniku Powszechnym. No, serdecznie witam w naszym gronie. Na początku powiem kilka słów celem przedstawienia naszego gościa, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy znają drogę zawodową. Jest fotografką i fotoedytorką. Wielokrotnie nagradzano za swoją pracę. Dwukrotnie była mianowana do nagrody Grand Press w latach 2005 i 2006. Wreszcie w 2020 roku została laureatką tej nagrody Grand Press Photo w kategorii środowisko. I tu Państwo macie właśnie zdjęcie, za które tę nagrodę zdobyła. Przed pracą w Tygodniku pracowała jako fotoreporterka Gazety Wyborczej. Nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do pracy w redakcjach, w których jest zatrudniona. Publikuje zdjęcia w prasie polskiej i zagranicznej. Jest absolwentką zarządzania kulturą Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2010 roku. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. O kilku z nich dzisiaj nam opowie i pokaże te prace, będziemy mieli okazję tutaj podziwiać. Są to projekty fotograficzne Wszystkie śluby mojej mamy. Projekt fotograficzny zrealizowany w restauracji stylowa w Nowej Hucie w maju 2006 roku. Za ten projekt otrzymała dwie nagrody. Również projekt fotoreportaży z obozów dla uchodźców w Ugandzie, Jordanii i Kurdystanie. W swojej pracy skupia się na ludziach, którzy przez kryzysy światowe zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Oprócz wspomnianych wcześniej nagród za te Grand Press Photo oraz za ten projekt zrealizowany w restauracji Stylowa, otrzymała również wiele innych nagród za projekt Podróże księdza Adama Bolieckiego, za portret Pilch projektant kreator mody oraz za fotoreportaż Paulina w konkursie Portret miasta Krakowa. Jest również współautorem notesu książki do pisania z fragmentami wypowiedzi księdza Adama Bolieckiego. I to jest chyba pokrótce opowiedziane to rok. Jak widać, jest on dosyć bogaty, a bym powiedziała, że bardzo bogaty. I mam nadzieję, że nam nasz gość zaraz o nim opowie, ale na początek chciałabym zadać pytanie takie ogólne. Czym jest dla Pani fotografia? Mieliśmy spotkanie miesiąc temu z innym redaktorem Tygodnika Powszechnego, Wojciechem Onowiczem, z którym rozmawialiśmy o jego książce Historia na każdą godzinę. Powiedział nam takie zdanie, że według niego te krótkie formy, które pisze, służą temu, aby nauczyć się spostrzegać małe rzeczy, detale, dzięki czemu zmienia się nam relacja uważności. Muszę przyznać, że ja w tej definicji odnalazłam swoje postrzeganie fotografii. Jak to jest u Pani? Dzień dobry. Pani Magda tutaj tak bogato, że... Tak? Trzeba zrobić to? Tak. Dzień dobry. Pani Magda bardzo obszernie wprowadziła Państwa w mundurowy artystyczny fakt, zajmuje się fotografią już bardzo od dawnego czasu, już prawie więcej chyba się zajmuje fotografią, niż się nie zajmowała nią w swoim życiu. Tak, sięgnęła też do projektów, w których tak naprawdę już nie można powiedzieć, że zapomniałam, ale one są już odległe, typu stylowa,
zabawa, to są wszystkie rzeczy, które robiłam jeszcze nie pracując w tygodniku. Ale miło było je powspominać, też jej Państwu pokażę tutaj, bo to też moja taka droga fotograficzna. A wracając do Pani pytania, czym jest dla mnie fotografia? No to fotografia jest tym medium, przez którym ja się kontaktuję ze światem, komunikuję się ze światem. Tak naprawdę wyrażam swoje emocje, swoje poglądy poprzez zdjęcia. Kiedyś powiedziałam, że moim językiem jest tak naprawdę fotografia. To, co Państwo mogą zobaczyć co tydzień, tygodniowo poprzednio, to jest trochę też tak filtrowane jakby przez moje oczy, oczywiście całego założenia to jest redakcja i to, co się dzieje w redakcji, ale jakby ubieranie całej treści w obrazy, no to duża zasługa tu jest moja, ale przy ogromnym wsparciu redakcji, tak. Także mogę powiedzieć, że to jest mój język komunikacji. Fotografia, no, nie wiem, nie znam jakiejś innej lepszej dzieci, z której mogłabym się bardziej wyrażać niż poprzez zdjęcia, poprzez obraz. Dziękuję bardzo. To teraz chciałabym, zanim przejdziemy do tego tygodnika, który oczywiście najbardziej następny element Pani drogi zawodowej interesuje, ale zanim przejdziemy do tygodnika, chciałabym jeszcze się na chwilę zatrzymać przy Gazecie Wyborczej i Pani pracy jako fotoreportera. Mówi Pani, że w swojej pracy skupia się Pani na człowieku. W jakim zakresie mogła Pani to realizować, ten obszar swoich zainteresowań realizować w Gazecie Wyborczej? Czy praca reporterska dawała Pani taką możliwość tej realizacji? Czy robiła Pani tam też inne rzeczy? Czy musiała Pani jakby mieć szersze, czy miała Pani tam szersze pole możliwości? Tak. Bardzo miło wspominam Gazetę, bo to był mój początek z po prostu z prasą, z fotografią prasową. I Gazeta Wyborcza była niesamowitą szkołą życia dla mnie. Tak naprawdę wszystkiego tam się nauczyłam z dnia na dzień, że tak powiem. Bo dostałam się. No, miałam tą możliwość fotografowania jeszcze wcześniej, też robiłam archiwum trochę w gazecie, ale dość szybko po prostu zaczęto doceniać to, że mam swoje podejście do fotoreporterki i lubiłam tą pracę bardzo, bo to było coś takiego niesamowitego, też byłam młoda, więc to wszystko było takim niesamowitym wyzwaniem. Każdy dzień przynosił coś innego i idąc do pracy nie wiedziałam, czy będę fotografowała, czy będę robiła komuś portret, czy będę wchodziła, nie wiem, na najwyższą kondygnację budynku, który wybudowano w mieście. No to było dość takie wyzwanie, to polegało na tym, że przychodziliśmy, no to była gazeta codzienna w Gazecie Wyborczej, wiadomo, więc przychodziliśmy codziennie i codziennie były nowe tematy. Tu akurat się wyświetla mój projekt, mój wspaniały projekt Dylowa, który bardzo lubię, ale to był projekt, który sobie tam sama wymyśliłam i jakby go realizowałam własnym rytmem, a praca w gazecie powodowała to, że no codziennie przynosiła coś nowego, nowe zaskoczenia, nowych ludzi się poznawało. No bo to bardzo, bardzo ekscytujące i pracowałam tak 7 lat, tak naprawdę z dnia na dzień i no to była mocna szkoła życia. Czyli można powiedzieć, że jakby na etapie tej Gazety Wyborczej narodziło się ten wybór Pani drogi życiowej, że to bardziej się Pani na człowieku skupiła, czy już wtedy Pani wiedziała, że to... To już może trochę wcześniej się zaczęło, bo przygoda z fotografią już moja zaczęła się w wieku 19 lat, tam były studia i jakby próbowałam różnych technik fotograficznych, ale jednak najbardziej to, co mi sprawiało na taką największą satysfakcję z tej pracy, no to był kontakt z człowiekiem. To jest trochę takie niesamowite, że spotyka się człowieka, no niektórych ludzi się zna, niektórych nie, no po prostu.
przychodzę zrobić komuś portret i jak w danej chwili w tych ciągu, nie wiem, 5-8 minut nawiązać kontakt i pokazać tą prawdę o człowieku, to za każdym razem jest mocno fascynujące, też mocno wyczerpujące i cały czas stanowi dla mnie taką zagadkę kontaktu ludzkiego. To jest, i to też jest tak, że z rozmów z fotografami wiem, że na przykład nie wszyscy są w stanie wytrzymać tą presję właśnie tego spotkania, takiego spotkania jeden na jeden, bo to często tak bywa, nie mówię o sesjach stylizowanych, gdzie się pojawiają i producenci sesji, ja raczej unikam takich produkcji. Dla mnie ważniejszy jest ten kontakt z człowiekiem, to, że w pewnym momencie muszę stanąć naprzeciwko drugiej osoby i po prostu pokazać tego człowieka. Skraść mu trochę prawdziwości. I to jeżeli się uda chociaż w cząstce oddać emocje, no to już sobie przypisuję to jako sukces, ale no to jest codziennie, znaczy za każdym razem to jest mocne wyzwanie. Dziękuję. To może przejdźmy teraz w takim razie do tego projektu, który powstał na etapie jeszcze pracy. I właśnie to też jest taki projekt, który sobie wymyśliłam, a który w ogóle nie miał szansy powodzenia kompletnie, ale jakoś udało się dobrać. To powiem Państwu tak po prostu w skrócie. Przepraszam, że przerwę. I został dwukrotnie nagrodzony. Nie miał szansy powodzenia, więc został dwukrotnie nagrodzony. Maja Kuczyńska, która jeszcze nie była szefową promocji w Tygodniku Powszechnym. Znałyśmy się właśnie z gazety. Wraz z Moniką Drożycką prowadziły markę modową Punkt. Były to rzeczy przepiękne z recyklingu. Spódnice z firanek wagonów PKP. No przerobione rzeczy. Wspaniałe. I to ja może będę przewijała i Państwo sobie zobaczą. I ja, widząc tą ich działalność, chciałam zrobić, nawet nie pokazać, ale chciałam te rzeczy pokazać. I szukałam modelek. Nie chciałam, żeby to były dziewczyny, no typowe modelki, tylko pomyślałam, że najchętniej sfotografowałabym jakąś grupę społeczną, nie wiem, pielęgniarki, hawciarki. I wtedy narodził się, czyli znałam stylową, no nie jestem z Krakowa, więc to jest kawiarnia stylowa w Nowej Hucie, która lata świetności już dawno miała za sobą, ale była to kultowa restauracja, do której odbywały się dancingi, bale noworoczne Nowej Huty, mieści się przy Placu Centralnym. I z tym pomysłem po prostu tak ad hoc poszłam do stylowej. I przedstawiłam tym paniom, że ja chciałabym zrobić tak zwaną sesję mody. Czy one się zgodzą na sesję mody? I w ogóle pani tak popatrzyła na mnie szefowa, pani Leona, to jest ta pani szefowa, i mówi tak, no nie wiem, a co to ma być za sesja? Więc ja zaczęłam jej tam opowiadać, się też powiedziałam, że tu są takie ubrania, które się trzeba będzie przebrać i no i w ogóle on nie zainteresowałam pań, ale jak to miało wyglądać, i no strasznie to długo trwało. Ale gdy już namówiłam, tam wstępną miałam zgodę, to potem przyszłam w nim za 2 tygodnie stylowej i okazało się, że nagle jest jakaś inna pani kierowniczka. Nie przypuszczałam, że stylowa pracuje w trybie zmian miesięcznych i się okazuje, że jedna zmiana pracuje miesiąc, a potem następna kolejna zmiana pracuje miesiąc. I się okazało, że jest nowa kierowniczka, pani Leona. I jak ja znowu z tą całą informacją, że chciałam zrobić sesję mody, i pani Leona mówi tak. Podoba mi się to. Dziewczyny z mojej zmiany, wszystkie na sesję. Ale oczywiście nie było tak łatwo. W efekcie zgodziły się 4. 4 panie z jednej zmiany, 2 panie z drugiej zmiany, 1 pan. To jest chyba 7 osób z tej stylowej, to jest pani księgowa. I
wstępne przymiarki jeszcze. Prosiłam dziewczyny, żeby zrobiły wstępne przymiarki moim bohaterkom sesji. Jak one zobaczyły te ubrania, to powiedziały, że absolutnie w tych ubraniach nie wystąpią. Że nie. Więc ja po raz kolejny musiałam, nie pamiętam, to było w 2006 roku, jakich ja już użyłam, jak ja przekonałam te wszystkie kobiety, te moje 7 bohaterek i jednego pana, żeby one się w końcu zgodziły. Ale efekt był taki, że jak miała być sesja, to stylowa została zamknięta. Bo ma być sesja, więc wjechaliśmy z ubraniami, dziewczyny przyjechały z ubraniami, na bieżąco na dziewczynach, na paniach, moich modelkach te rzeczy były przymierzane, zakładane, dopinane, ale pozostała część zmiany, tam nie wiem ile tych pań tam mogło być, 5, no podpatrywała tak z zaplecza. I to była taka świetna zabawa, bo się okazało, że pani Leona Michałek, która tutaj leży na barze, mówi tak, no nie zaczniemy tej sesji. Najpierw musiała wódeczka wjechać na bar, mówi, nie zaczniemy tej sesji bez wódeczki, więc po tej wódeczce, jak już wjechała ta wódeczka na bar. I ja też nie zorganizowałam tej sesji, nigdy nie pracuję tak, że mam wszystko. Miałam w miarę wymyślony zarys tego, tych zdjęć, jak to ma wyglądać. Ale na bieżąco wymyślałam, będąc tam w tej restauracji stylowa, tu jest pani barmanka, więc ja mówię, pani Stanisława, pani Stanisława, pamiętam to jak gdzieś, pani na bar. Ona mówi, absolutnie nie, ja się odwracam, ona mówi, w barze jest. Więc tak to właśnie wyglądało, było to niesamowite przeżycie dla tych pań, one się poczuły, to była to fajna zabawa też dla nich, do tej pory. Masa ludzi się do mnie jeszcze odzywać z tym projektem, żeby go pokazać. No jest, on jakoś tam żyje w swojej przestrzeni. Potem okazało się, że ja zaproponowałam ten projekt do Wysokich Obcasów. Oczywiście został on opublikowany, zostały zrobione też rozmowy z tymi osobami. I no ta stylowa tak jakby nabrała takiego swojego nowego istnienia. Także jeszcze raz stylowa i z takim samym pomysłem, idąc już tym tropem, pomyślałam, że pójdę teraz do zakładu karnego, do Ruszczy. I to też była ta sama ścieżka na mamienę, tylko już nie z kobietami, tylko z zarządem zakładu karnego. Jak dostałam zielone światło z zakładu karnego, to zgodziły się 4-5 kobiet się zgodziło wziąć udział w tej sesji modowej w zakładzie karnym w Ruszczy. Ale gdzie to jest? To jest w Krakowie. Ale już w przeciwieństwie do stylowej, która okazała się niesamowitym sukcesem, zabawą i radością, zakładu karnego w Ruszczy nie chciał już opublikować, nigdy nie był zainteresowany. Za duży to był taki trochę też szok chyba, że dziewczyny, kobiety osadzone. Moim zamysłem było to, żeby pokazać, że kobieta w każdych warunkach, w których się znajduje, chce się poczuć kobietą i no, chce być dowartościowana. No, to są różne koleje życiowe były tych pań. Często to są jakieś... No zresztą nie będę tu wynikała, ale jakby to mnie deprymuje tego, że kobieta w więzieniu ma się nie czuć komfortowo. Zgodziły się 4, ale jakoś tak już w odbiorze publicznym był to za duży dysonans i nikt nie chciał tego już projektu publikować. Także to też takie, no jeżeli na przykład jest... Jak projekt stylowy wiązał się z taką niezobowiązującą zabawą i fajnym pomysłem, zderzeniem kultur, to wszystko było w świadomości odbiorców bardzo takie dobre do przyjęcia. To Ruszcza już sprawiała lekki dyskomfort. A co to ciekawe, że są oba projekty
Zastanawiające, że ten projekt zrealizowany w więzieniu nie spotkał się z żadnym... Możliwe, że gdyby był skojarzony z jakimś innym jeszcze i jakieś czy przeciwstawienie, coś, byłoby wtedy jakieś inne ramy postrzegania. No, ale... Możliwe, tak. Ale no szkoda, ale bardzo ciekawy i bardzo... Nie tylko zresztą z fotograficznego punktu widzenia ten projekt. No dobrze, to po Gazecie Wyborczej przeszła Pani do Tygodnika. Objęła Pani dział fotoedycji. Przeczytałam w artykule dla kultur.pl, że hołduje Pani zasadzie, że jeśli już raz Pani coś widziała, jakiś temat, tego nie powtarza, ale szuka innych rozwiązań. Obraz powinien być uniwersalny, czytelny, prawie bez słów, zaś edycja to znakomita szkoła dla fotografów. No jest to dość trudne wyzwanie w dobie, kiedy wszyscy, w zasadzie wszyscy jesteśmy fotografami i chyba wszystko już zostało sfotografowane. Może nam Pani przybliżyć, czym różni się praca fotoreportera od fotoedytora? Tak, to dwa różne stanowiska, ale dwa się łączą ze zdjęciami. Fotoreporterką, którą byłam w Gazecie Wyborczej, no to ja przenosiłam tematy do redakcji, a fotoedycja, no to już jest wyższa szkoła jazdy. Będę oczywiście opowiadała to na przykładzie Tygodnika, chociaż już trochę fotoedycji nauczyłam się w gazecie, bo tam wstępnie, że tak powiem, zrobiono mnie fotoedytorką, ale to też była inna forma, bo to jest, edytowałam wydanie codzienne, gdzie miałam do dyspozycji staw fotografów, 6-7, i tam oni mi znosili tematy, ja z tych tematów wybierałam. A praca w Tygodniku, Państwo są stałymi czytelnikami i wiedzą, jak trzeba mieć Tygodnik, to ma w ogóle całkowicie inny rytm, inną zasadę i jakby obejmuje się w całości, trzeba objąć w całości całość wydania. Począwszy od okładki, poprzez rytm numeru, otwarcia i ja z czasem zaczęłam z tą fotoedycją, aż lubię to robić, więc dla mnie zaczęłam się nią bardziej, kiedy jest tak, że fascynuje mnie to, że przed otwarciem mi się układają, nie wiem, w danej dominancie kolorystycznej, czy jest jakiś mianownik wspólny tych zdjęć. Jak tak przeglądam gazetę, mam taki szpitek, tutaj akurat Państwu zdradzam trochę taką alkowę, że tak powiem, naszych działań fotoedycyjnych, które mają Państwo na przykład szpigiel, święta spotkania, to są nasze wydania specjalne, bo tutaj tak najbardziej widać takie mocne punkty, które tutaj jak w tej fotoedycji są ważne, ale ja taki szpigiel dostaję co tydzień na wypełnienie zdjęciami treści Tygodnika. Oczywiście nie robię tego sama, bo no jest to jakby nie do ogarnięcia przez jedną osobę. Mam wspaniałego dyrektora artystycznego, Marka Zalewskiego, który no jest ma niesamowite myślenie obrazem. Wspaniałe wsparcie Piotra Mucharskiego, który mam to szczęście, że po prostu mam nad sobą redaktora, który po prostu widzi więcej. To jest niesamowite, że mam wokół siebie ludzi, którzy po prostu są wsparciem. Cały tygodnik trzeba pamiętać, jest to zawsze praca zbiorowa, to nie jest praca jednej osoby. To są nasze kolegia redakcyjne, gdzie my się po prostu konfrontujemy z tematami. Z Markiem Zalewskim, dyrektorem artystycznym, mam tak, że on po prostu powie jakiś temat, słowo, mi się po prostu otwierają pewne szufladki, ale potrzebuję takiego bodźca, żeby to po prostu ogarnąć. No bo przychodzi czas produkcji i mam po prostu, nie wiem, 7 otwarć na różne tematy. Ktoś na przykład przychodzi do mnie i mówi, a co zrobię z kulturą? A ja mówię, nie wiem, bo jestem na przykład w świecie. Siedzę teraz w Japonii i szukam tekstu do Japonii, a tu trzeba już z tyłu myśleć, jakie będzie otwarcie. Teraz już jest tak, że jeszcze mam dwóch fotoedytorów, wspaniałego Edwarda Augustyna i Jacka Tarana.
Ale kiedyś byłam jedyną fotoedytorką prawie przez 7 lat, więc jakby z Markiem Zalewskim, oczywiście przy dużym wsparciu redakcji, jakby sama praktycznie wypełniałam obrazem kolumny tygodnika. I no niekiedy, oczywiście w większości się to wszystko udawało, ale niekiedy też trafiały się, że tak powiem, nietrafione może rzeczy, nie powiem, że treściowo, ale narracyjnie, bo jakby nie wiem, jak sobie Państwo są w stanie wyobrazić tygodnik, że tygodnik, fotoedycja w zdjęciach musi mieć swój własny rytm. Otwarcie, jeżeli jest otwarcie, nie wiem, kraj jest dużo ludzi, to dobrze by było, żeby na kulturze, jeżeli mamy portret, żeby nie było tak, że mamy tu zdjęcie sytuacyjne i za chwilę kolejne zdjęcie sytuacyjne. To się musi przeplatać. Jakby ten rytm musi na tyle utrzymać czytelnika w takiej gotowości, żeby on chciał dalej wertować te strony. Więc i to tak Państwu mówię o wydaniu codziennym, ale tutaj na przykład jest tak, że tu powiem Państwu święto spotkania. Mamy, ile tu jest stron? 180 stron dokumentów. Robimy to przeważnie, no dostaję taki szpikiel, mam na to niewiele czasu. No nie powiem, że 2-3 dni, ale przez tydzień muszę się z tym zmierzyć. I mam tyle tekstów też, więc też często muszę te teksty wiedzieć, do czego wybieram zdjęcia. Więc nauczyłam się już czytać fotograficznie, czyli skanować te teksty. Często czytam bez zrozumienia, tylko wiem, co tam jest. Jak ktoś mi się to zapyta, żebym coś więcej powiedziała na temat tekstu, to wiem, o czym jest, ale żebym po prostu powiedziała coś głębiej, to nie, bo czytam następny. Więc jakby przylatują mi takie migawki przed oczami. I dużym na przykład też taką pomocą, na przykład teraz już Państwu mówię o wydaniach specjalnych, Święto spotkanie zrobiliśmy w czasie głębokiej pandemii w 2020 roku, gdzie wszystko było pozamykane, ludzie zostali zostawieni sami sobie w rodzinach, z rodziną lub bez, nie mogli spotkać się z innymi, no doskonale Państwo wiedzą, jak to wyglądało. I mamy 5 rozdziałów. Ludzie na moście, adwentowe krajobrazy, Wigilia od nowa, swojskie Boże Narodzenie. I to są takie klucze, to są otwarcia rozdziałów. I tych otwarcia rozdziałów jest mnóstwo dobrych tekstów, ale jakby tych 5 tekstów trzeba ubrać jednym zdjęciem. I idzie narracja, jedno zdjęcie, ludzie na moście, adwentowe krajobrazy, odpowiedzią też teksta, zdjęcia nie są wprost, ale mają pokrycie tego, co się znajduje dalej. Zdjęcia też muszą jakby te 5 rzeczy, to nie jest tak, że tutaj sobie ludzie gdzieś biegną, tu są, nie wiem, uchodźcy, a tu jest pani w samolocie. Te zdjęcia też odwołują się do wydarzeń bieżących. Nie są one wprost, ale komentują to, co się dzieje. Pandemia, jedyna rozrywka, samotne bieganie, cokolwiek, a też most, ludzie na moście. No to są takie, jakby połączyć wszystkie treści w jeden obraz, żeby to jeszcze miało jakąś jedną spójną całość. Więc idą te 5 kluczy otwarciowych zdjęć. Wigilia od nowa. No, oczywiście można byłoby dać stół wigilijny, ale często wigilie kojarzą się z naszą samotnością, z niedotarciem, z czymś. I jakby ten samolot tu wydawał mi się najbardziej trafioną odpowiedzią. Zróbcie sobie miejsce na karnawał. I też kolejne zdjęcie, które jest stół, no, które też żeby miało nie miało nawiązanie do tego, co jest w tekstach. Też było ucztą dla oczu, żeby zaciekawiało i też, żeby to jakoś się łączyło w całości. I teraz jeszcze Państwu powiem kolejne, na przykład wiara dla dorosłych. I tutaj już pokażę na przykład, bo to oczywiście skupiam na takich najważniejszych zdjęciach, bo pomiędzy tymi zdjęciami są jeszcze inne, mniejsze dopowiadające.
Ale i tu na przykład mam kolejny świetny te tytuły zawsze wymyśla Michał Woński i to dla mnie to po prostu słowa klucze wiara dla dorosłych. Bóg inkognito, pierwszy rozdział, widzą Państwo, ten czerwony. Religia osieroconych, to jest Kanada, to są ta sytuacja z siostrami zakonnymi. Metafizyczny remis. Chciałam tylko, żeby Państwo powiedzieć, że wszystkie zdjęcia są z ostatnich 2-3 lat, więc jakby nie sięgamy do jakichś takich zaprzeszłych rzeczy. Zdjęcia są podpisywane bardzo takimi tylko informacyjnymi zdaniami. Metafizyczny remis, no na przykład to jest była powódź w Niemczech, która w 2021 roku była. Cisza serca, no to są buddyjskie dzieci. Kwiaty w niebie, piękne, pamiętam te teksty Zuzanny Radzik i teraz już zapomniałam nazwiska, ale to chodzi o to, no i żeby to też nie było kwiaty, nie, żeby to nie wszystko było o Maryi. Bo taką Maryję współczesną jest to modelka, więc to nie wiem, jakoś na szczęście nikt nigdy nie generował tych moich wyborów, więc. Więc ja to wszystko, jakby cały czas jestem otoczona tymi obrazami. Kładę się spać i po prostu myślę, jak tu, co, czym to dopełnić, czym, jakie na kolejne zdjęcie znaleźć. Czy diabeł będzie zbawiony, czyli po prostu to ostatnie, to ostatnie zdjęcie. I tu widzą Państwo, że te zdjęcia nie są po prostu tekstów, ale gdzieś tam to nawiązanie. Ja zawsze liczę, że ludzie są na tyle inteligentni, że sobie zawsze dopowiedzą, jakby znajdą odpowiedź w tym zdjęciu i w tekstach, że znajdą to powiązanie. Tak trochę nie wiem, czy mówię zrozumiałe, ale kiedy jestem już tak zaoferowana tą pracą i tak otoczona obrazami, że często mi jest trudno sformułować myśli, bo cały czas myślę obrazami. Więc jak coś jest niezrozumiałe, to proszę mówić. Można pytać? Czy... Tak, oczywiście. Bo to... Nie, bo tak patrzę na to właśnie ten zestaw sześciu zdjęć. I one są bardzo kolorystycznie spójne, prawda? Czy to jest specjalnie, czy tak wyszło? No właśnie, to też jest to, co wcześniej powiadałam Państwu, że gdy się bawię tym, że meble się zaczyna układać jakaś dominanta. I tu już powiem, że jak miałam, pamiętam, miałam, nie wiem, nie miałam tego Boga, ale miałam ten metafizyczny lęk, do którego byłam bardzo przekonana, miałam tą Kanadę, czyli religię osieroconych i tą modelkę na biegu, to już potem szukałam obrazów, żeby mi się one dopełniły w całość. Teraz to już nie zdradzę, ale już miałam tak na końcu, żeby już Państwu pokazać, teraz zrobimy wydanie specjalne o Ukrainie, które się ukaże niebawem, w grudniu, ale już wszaliśmy go teraz do druku, dokładnie wczoraj. Chciałam to pokazać, bo to też tam są te zestawienia, ale to zostawiam Państwu do zobaczenia w publikacji. Czy tu coś jeszcze mamy? Nie, to dobrze. A czy jak przy wyborze, tak, czy jeżeli Pani dopasowujesz te zdjęcia, to czy to jest tak, że Ty czegoś szukasz, czy raczej przeglądasz i po prostu pierwsze skojarzenie? Często jest tak, że nawet jak czytam jakiś tekst, to mam w głowie wyobrażenie tego zdjęcia i najgorsze jest tak, jak mogę takiego zdjęcia znaleźć. A jest tak, że Ci coś zaskoczy? Czyli tak, zdjęcie, ale to jest tak, że no są gorsze lub lepsze dni, jak się cały czas tak... kiedy no po prostu nie mam pomysłu i wtedy, zresztą to też nie powiedziałam Państwu, ja jestem, nie wiem, co taki mam nawyk fotoedytorki, że ja codziennie przeglądam agencje. Codziennie. Zaczynam od po prostu, przychodzą mi serwisy. I to, co się dzieje na świecie, to ja nie czytam wiadomości, ja patrzę na zdjęcia, co się dzieje. Ja nie oglądam telewizji, nie mam telewizora, bo ja wszystko widzę na zdjęciach. Niekiedy sobie konfrontuję to, co jest pokazywane, ale ja przeglądam po prostu serwisy codzienne. I często tam coś tam mi fajnego mam, to sobie tam mam taki oczywiście swój album, wiele co sobie tam coś teraz wrzucę, ale
jak czegoś na przykład nie mam i nie mam pomysłu, to przeglądam zdjęcia i coś mi zawsze wpadnie. No, tak jest. To takie już jest. No, ale to myślę, że no, każdy tak ma w zawodzie, że no, albo czyta, albo ogląda. No to są takie nawyki, które no, dużo pomagają. Poszukiwania i odkrywania. Tak, poszukiwania i odkrywania. Jaka jest wiarygodność takich serwisów? No to jest duża wiarygodność, bo to są serwisy prasowe, agencji fotograficznych, no, które są, dostarczają zdjęć do prasy, więc duża jest wiarygodność. Nie zdarzają się tu nawet pewnie, już wejdę, mówiliśmy po sprawdzie i o tym, że manipulowanie zdjęciami raczej nie zdarza się, żeby nie zdarzyło mi się, żeby w agencjach fotograficznych, to są agencje polskie i zagraniczne, z polskich, no to jest Polska Agencja Prasowa, Forum, to jest Agencja Fotografów, Agencja Gazety Wyborczej, Istnius, z agencji... Czyli z dużym doświadczeniem. Tak, z dużym doświadczeniem, z agencji zagranicznych. Tak, z agencji zagranicznych. Nie robią przypadkowych decyzji. Z agencji zagranicznych Reuters, AFP, AP, Getty Images, no, EPA, no raczej to nie są, jakby sobie ludzie nie pozwoliliby na takie rzeczy. Może się trafiają, ale to potem jest zaraz, no, albo są restrykcje, są w opisach na przykład. Czyli jak mówił Pan o wiarygodności, dobrze, tylko chciałam przytoczyć taki ten kazus. Jak mieliśmy zdjęcia z Mariupola z kwietnia, piękne zdjęcia na przykład z bombardowanego teatru, przestrzeni tam, gdzie wyszli Rosjanie, to była notacja, że zdjęcia są robione przez służby rosyjskie wojskowe. To przynajmniej jest informacja tekstowa. Bo one mogłyby na przykład zwieść, jakbym czytała im w pliku, bo też muszę Państwu powiedzieć, że zdjęcie trochę bez podpisu w takiej ilości zdjęć nie istnieje, jednak podpis jest bardzo też ważny. Oczywiście mogę się kierować banerem estetycznym zdjęcia, ale dobrze wiedzieć, co jest na zdjęciu. Więc na przykład ten Mariupol, który takim właśnie jest przykładem, dawałoby się, że Mariupol był zbombardowany, nawet takie piękne, teatralne wręcz wnętrza. I z podpisu wynika, że robione jakby takie propagandowe, trochę pokazujące inaczej. Rozumiem, że w tym przypadku nie ma tutaj już możliwości ingerencji czy obróbki zdjęć. To są już zdjęcia takie, jak są takie zdjęcia, jakie są dostarczone przez autorów czy przez agencje. To one już w takiej formie zostają zamieszczone w gazecie? Nie. Raczej to jest tak, że nie ingeruje się w treść, ale w kolorystykę tak, do pewnych granic, czyli podciągnięcia tak zwanych kontrastów, wyciągnięcia czerni, osłabienia, bo przygotowują się zdjęcia na papier. Czyli jeżeli bym je brała do sieci, to one oczywiście na ekranie super wyglądają, ale pod papier trzeba je odpowiednio przygotować. Czyli na przykład tu są one lekko wysycone, bo były przygotowywane do druku, bo no, my mamy taki druk papierowy, który chłonie nam, trochę nie trzeba je wątpić. Ale jest to wszystko, no nie mogłabym na przykład tutaj zmienić kolorów, mogę tylko wyciągnąć lub osłabić. Ale treść już nie. Na przykład wykadrować część? Tak, kadr jest, chyba że jest restrykcja, że zdjęcie się nie kadruje, no to nie, ale można, no oczywiście, żeby nie zaszkodzić, to można wykadrować. A co jest na tym ostatnim zdjęciu? No, to jest karnawał chyba w Wenecji. Nie pamiętam teraz, ale tak mi się wydaje, że to i kadrować można, gumkować nie. Jeszcze raz? Kadrować można, gumkować nie. Gumkować nie. Raczej no nie jakby wygumkowała na przykład ten most czy coś, no to... To jest tak, że na przykład okładka, jeżeli na przykład daje ktoś na okładkę i dla dobra okładki, na przykład jak ktoś tam wystaje z tyłu, co jest jakby...
To jest tak, że, drodzy Państwo, gumkować, jak coś jest nieistotnego, nie wiem, weszło w kadr, przykadrować, ale to jest jakby to narusza treść zdjęcia, nie wpływa. Integralność tak, zdjęcia. Tak, tak, nie wpływa. No coś na przykład, nie wiem, kadr wystawała noga od statywu czy od stołu, nie zmieściło się. A czy takie No tak, tak. Czy takie zdjęcia, które Pani znajdzie gdzieś w jakiejś agencji, to trzeba za nie zapłacić? Na jakiej zasadzie to się dostaje? To wygląda w ten sposób, że podpisywane są umowy z agencjami. Ja, żeby korzystać z takiej agencji, mam tak zwany login, loguję się do tej agencji i pobieram je. I też agencja widzi, które ja zdjęcia pobieram. Często w niektórych agencjach jest tak, że oni weryfikują pobrania i tak, pobrania i potem weryfikacja w papierze, co zostało opublikowane, bo zdjęcie pobrane nie oznacza opublikowane, więc... Także to są jeszcze kontakty z agencjami, do tego dochodzą. To nie jest tylko taka stricte sama fotoedycja, bo to też potem trzeba te zdjęcia rozliczyć, też są różne cenniki takich zdjęć. Dużo pracy. Istnieje możliwość ingerencji, no bo de facto wyczyszczenie czegoś czy kadrowanie to już jest ingerencja w cudze, jakby nie było dzieło. Tak, tak. Czyli jest to dozwolone w ramach tych umów, no rozumiem, że to jest to umowa między agencją, tak, prawda, między redakcją a agencją, czy to są dozwolone praktyki, czy... Jeżeli nie odbierze się jakby rzeczywistego odbioru, nie zmieni się treści zdjęcia, tak my to tak nazywamy, że no to taki przykład, na przykład podam, że ktoś coś komuś podaje i to jest ważne, że mu podaje, a ja wycinam to i zostaje sama osoba, która nic nie podaje na przykład, no to już jest ingerencja w treść. Ale jeżeli na przykład nawet w tej sytuacji, drodzy Państwo, tutaj na tym przykładzie, na tej cisza na moście, nie cisza serca, to jest, wyciągnęłabym samo to dziecko na tym czarnym, w tym czerwonym habicie, na tle tej ściany czarnej, no to i chciała dać to na okładkę, no to jakby to nie jest taka ingerencja, to spokojnie tak mogłabym z tego zrobić okładkę pionową, bo jakby wyciągam to, co jest najważniejsze. Znaczy nie mam aż takich, jak jeżeli są restrykcje, nie wolno kadrować, to takie restrykcje się pojawiają. To też jest tak, że w tygodnikach opinii to przeważnie idą całe kadry, no ale wobec sobie Państwo na przykład, nie wiem, faktów, czołówki, czy tam takich gazet brukowych, tam po prostu wszystko jest powyciągane. Wszystko jest tak zwane zoomowane do przodu i tam nikt nie patrzy na to, ale to też jest tak, że są restrykcje w agencjach, nie sprzedajemy tym i tym. Tym sprzedajemy i oni wiedzą, jakby już są takie też umowy między nami, że jakby my złego czegoś nie zrobimy, a wiadomo, że okładki nie opublikuje w poziomie, tylko w pionie, więc może to zdjęcie wykadrować. Jakby też są, idą za tym racje pewne. A czy się płaci drożej za zdjęcia, jak idzie na przykład na okładkę, czy jakieś jakieś tak, malutkie? Tak, tak. No to są, cennik jest różnicowany od formatu i od miejsca. Dobrze, to przejdźmy do tych okładek. Bo okładki w tygodniku zdecydowanie wyróżniają się na tle okładek innych pism z tego gatunku. Jak to jest z powstawaniem okładek w tygodniku? Czy to praca zespołowa? Jak wygląda ten proces twórczy? Tak, proszę pamiętać, że cała praca w tygodniku to jest zespół. To jest nasz fantastyczny zespół, począwszy od redaktora naczelnego, to już raz kolejny powiem, że Piotr jest wspaniałym redaktorem, który po prostu widzi więcej. To jest duża zaleta i sobie to bardzo cenię. Wspaniały dyrektor artystyczny, Marek Zalejski. Grono dziennikarzy, może okładka nie składa się tylko ze zdjęcia, składa się z lidu, z kopii, z podtytułu, z zajawki, ze wszystkiego. To jest masę elementów. Ja tutaj Państwu pokazałam własną okładkę, czyli mojego autorstwa.
z czystej nieskromności. Tak jak to tak wiem już od razu o czym mówić, że może pokażę. Tak naprawdę ta praca od okładki zaczyna się od bohatera, kogo mamy na okładce. Czy też jest okładka graficzna, czy mamy bohatera, czy po prostu trzeba coś wymyślić. Co tydzień to jest bardzo duże wyzwanie, chciałam powiedzieć. Jeżeli na przykład mamy takie zdjęcia, tu na przykład jest w ogóle nietypowa sytuacja, chciałam Państwu powiedzieć, bo co już od 4 lat mamy takie okładki świąteczne 15 sierpnia na Świętą Marynę. I jak odeszliśmy od świętych obrazów Marii, tylko chcieliśmy tak jak tutaj jest, Maria jest kobietą i jak teraz tu zilustrować, jak zrobić okładkę, żeby ona nie była świętym obrazem. Oczywiście rok wcześniej mieliśmy święty obraz. Przepraszam, jak mówię święty obraz, ale... Nie, I tutaj zaeksperymentowaliśmy po prostu z dziewczyną Polką, był ten portret zrobiony przeze mnie. I on się trochę taki też biblijny wydawał. Dziewczyna się zgodziła być ikoniczną Matką Boską. Maria jest kobietą, to też jest. No to są, teraz sobie przypomniałam, świetne teksty Zuzy Radzik czy Elżbieta Adamiak, tak, Marinę. Więc no to jest też takie co roku wyzwanie, jak pokazać, jak po prostu przybliżyć ten temat. Siostra Małgorzata Chmielewska, to tylko tak. To są takie trochę, to były sesja i potem siostra Małgorzata z synem Arturem była tematem okładki, jak odbywał się protest matek dzieci z niepełnosprawnościami w Sejmie i ona zabrała głos i dała się sfotografować ze swoim synem Arturem. To była bardzo wspaniałe spotkanie, ale też mocno wymagające, bo Artur, sama siostra, która też unika w ogóle zdjęć, ale już na tyle się znamy z siostrą Małgorzatą, że ona na tym zdjęciu z Arturem, ona jest taka bardzo rzutka, szybka, zdjęcia szybko zrób, nie ważne. A tu miała taką, wiedziała, że musi Artura utrzymać i ona mi stanęła w tym miejscu. Miała taką większą cierpliwość do mnie, bo wiedziała, że jeszcze jest Artur i to niesamowite. A to zdjęcie druga okładka siostry Małgorzaty, no to już jest potem naszym pierwszym spotkaniem. My się już znamy, więc to już jest trochę, ona ma do mnie większe zaufanie, większą cierpliwość, ale proszę mi wierzyć, nie przywiązywała zbytnio dużej wagi do zdjęć wcześniej. No to jest na przykład to zdjęcie, widzą tu Państwo, to z tego zdjęcia siostry Małgorzaty została zrobiona ta okładka, też zostało wycięte, ale no ja bym się zgodziła na te kaktusy, no bo to bardziej lubię, fotografowałam z całym tym anturażem, a jakby to zdjęcie nie ucierpiało też na to, przez to, że ono zostało przykadrowane. Moim zdaniem ono zyskało jakąś taką intensywność spojrzenia. Tak. Znaczy to są dwa różne zdjęcia w tej sytuacji. Tu jest mój ulubiony zestaw kobiecy na okładce. Dorota Masłowska, to jest stara okładka, bo tu jeszcze mam całkowicie inny layout okładki z tym paskiem, z zajawkami u góry. To był 2016 rok, pierwszy protest strajku kobiet. Tak, to wymyśliłam jakoś tak z Dorotą, wtedy kobietom nie pozwalała nam mówić, to przez to, że przysłaniali głosami usta, to takim dodatkowym atutem. Rzeki do życia, fotografia Cecylii Malik, którą zrobiłam którą zrobiłam po prostu w plenerze, złączyłam jej twarz, używając nawłoci i
falując blendą włosy. I ona taka wyszła naprawdę rzeczna, jakby z wody wyszła. No i też ulubiona moja okładka Dominiki Kozłowskiej w kościele, no to jest naprawdę królewska. I jeszcze taki zestaw księży. Jestem specjalistą w okładkach księży. Z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim miałam bardzo trzy okładki, tu jest jedna ostatnia. Ksiądz Adam Boniecki, to jest ostatnia nasza sesja do wspaniałej rozmowy Ani Gorz, Wracam do siebie. I ksiądz Tomasz Halik, który mówi tak, zabiorę cię do Pragi. No także, i jeszcze takich trochę innych takich przykładów. Ksiądz Kaczkowski, ksiądz Stryczek, jeszcze przed aferą w Wiośnie i Kiedy lekarz jest dobry. To taka okładka też, gdzie stwarzał przesłonkę. A okładki graficzne to już taka duża zasługa Marka Zalewskiego, bo okładki graficzne z rysunkami to już jest współpraca z grafikami. I tu on dużo powiedział, bo on jakby też dużo wymyślał. Często grafik jest, ma swój pomysł, ale często jest tak, że Marek projektuje te pomysły Zalewski, a graficy je rysują. A ksiądz Pryczek odszedł w tej wiosce? Tak. On odszedł, bo tam był jakiś konflikt. Był konflikt, tak. A co teraz robi? Nie wiem, tego nie wiem. Ale Kraków? Chyba jest nie potrafię odpowiedzieć. Ale bardzo ciekawy jest ksiądz Halik, muszę powiedzieć. To takie intrygujące zdjęcie. Dziękuję. Czyli rozumiem, że jak widzimy na okładkach portrety, to są pani. No nie wszystkie, bo ja przeważnie w Krakowie mamy świetnego portrecistę Maćka Zienkiewicza w Warszawie, który robi też dużo okładek. I też się zdarzają okładki, które zabawiam też u innych fotografów. No mniej, bo na przykład jeżeli kogoś mam w Poznaniu, no to wiadomo, że wtedy szukam fotografa w Poznaniu. Ale też mamy i okładki, które są okładkami ze zdjęć agencyjnych naszych bohaterów. Tak. Bo na przykład nie była możliwość sfotografowania niekiedy, więc korzystamy z szczególne sytuacje. Tak, korzystamy z sesji fotograficznych, które zostały zrobione dla kogoś innego. Też. No dobrze, po tej serii zdjęć, czas na chwilę przerwę od zdjęć. Trochę przejdźmy do teorii. Może już poruszyliśmy, pojawił się już tutaj wątek wiarygodności zdjęć, bo wygląda na to, znaczy wygląda tak jak się to już tutaj pojawiło, że wygląda, że fotoedytor ma możliwość wpływania zarówno przez wybór, jak i przez edycję zdjęcia na odbiór całego tekstu. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy większość osób czyta jednak przez obrazy, może nie dotyczy to czytelników Tygodnika Powszechnego, ale jednak... Niektórych tak, na pewno. Myślę, że jednak to... Więc ma w ręku niezwykle delikatne narzędzie komunikacji, które może wykorzystać zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Może to służyć dezinformacji, zależy co wybierze. Podczas panelu na zjeździe klubów powiedziała Pani, że obróbka zdjęć może służyć dezinformacji, ale mi się wydaje, że również do głównie właściwego zdjęcia też może takiej dezinformacji służyć. Tutaj Pani podała ten przykład obróbki, prawda, obcięcia w nieodpowiednim miejscu. Ja pamiętam, jak podczas jakichś warsztatów nam pokazywano zdjęcie trochę podobne zresztą w wymowie, co Pani powiedziała. Premiera, który na jakimś spotkaniu z ludźmi dostał kwiaty i szedł, zaczepił go
zaczepia go osoba niepełnosprawna na wózku, która chciała do niego mówić i zdjęcie pokazuje, jak premier nad tą osobą się pochyla z tym bukietem kwiatów. Bez opowieści, bez jakby podkładu, wygląda jakby premier temu panu dawał te kwiaty. Tymczasem autor tego zdjęcia nam powiedział, że sytuacja była odwrotna. Ten niepełnosprawny złapał premiera, któremu po prostu wtykał, co sobie myśli o rządzie pana premiera. Więc to pokazuje, jak zdjęcie też może samo zdjęcie przekłamywać. Zatem jednak znaczy rola takiej pani w redakcji to jednak bardzo odpowiedzialne zajęcie, nie tylko osób, które piszą. Tak, dokładnie. Ja często robię tak w swojej pracy, że jeżeli zdjęcie nie jest wprost, to się często zdarza, że nie da się wprost zilustrować. Newsy na przykład, obraz tygodnia, bo to często jest tak, że musi być zdjęcie na temat dane, które teraz odbyła się manifestacja. Ale staram się w mojej pracy robić, dobrać takie zdjęcie, żeby zdjęcie, jeżeli nie jest wprost, było dodatkowym komentarzem do tekstu, dopowiadało do niego lub szło, lub było w rytmie tekstu, albo, no tak, ten komentarz jest najważniejszy, bo często zdjęcie można skomentować, nadać dodatkowego znaczenia, dodatkową informację. A z kolei tutaj jeszcze miałam jeden wątek z tą dezinformacją, no to jest tak, że tak, no ten nadawany inny kontekst, no to jeżeli na przykład zdjęcie przedstawia nam coś niezrozumiałego na pierwszy rzut oka, że ktoś może nie wychwycić niuansów, no to wtedy konieczny też jest podpis do tłumaczenia sytuacji, że to się odbyło, bo niekiedy dajemy zdjęcie trochę w poprzek do tekstu. Nie wiem, nawet politycznie często się tak zdarza, że piszemy o prawicy i tutaj lewicą. Ale to musimy po prostu wtedy zdjęcia w ogóle u nas w tygodniku, bo będę mówiła o tygodniku, staramy się je podpisywać. Zdjęcia enigmatyczne zdarzają się, na przykład esejów, czegoś, że nie wymaga, ale podpisujemy. Liba 2014 i nie trzeba więcej. Ale do ilustrujące działy świat, kraj, wiara, zdjęcia są z podpisem. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, to ma nam dopowieść, że to się odbyło tu i tu. I, bo często, drodzy Państwo, trudno jest zilustrować jednym. Teksty są tak mocno pełne. No wyobraźcie sobie Państwo, że otwarcie świata, Turcja. 20 lat Turcji, historii Turcji. I jak to zmieścić na jednym zdjęciu? Proszę Państwa powiedzieć. No 20 lat autor leci po prostu faktami. Pojawiają się, nie wiem, trzech prezydentów, no to tak opowiadam, i jeszcze trochę społeczeństwa. Jak to umieć na jednym zdjęciu? Jak zachować po prostu, jak pomieścić całą treść na jednym zdjęciu? Często trzeba się na coś zdecydować i jeżeli dobrze, ja zawsze robię tak, że jednak musi mieć zdjęcie, musi mieć zaczepienie w tekście. O czymś autor wspomniał, jest. I dajemy wtedy podpis. I jest to wtedy łatwiej, znaczy informacyjnie. A chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, bo wiemy, że bardzo często na przykład wiemy, że nie wiem, czytelnicy zrzymają się, to nie dotyczy akurat tygodnika, ale już mówię ogólnie, czytelnicy zrzymają się na to, że tytuły są niedobrane i oczywiście mają pretensje do autorów tekstów, więc rozumiem, że to można przełożyć również na zdjęcie, prawda? Można mieć pretensje, taki nieświadomy czytelnik do autora zdjęcia, że dlaczego jego zdjęcie jest tutaj tak dobrane. Czy autorzy mają jakiś wpływ, mogą
Autorzy zdjęć mają wpływ na to, jakim zdjęciem jest dany tekst ilustrowany, które ze zdjęć, jeżeli na przykład dał jakiś wybór, zostało dobrane do tego tekstu, w jaki sposób ono zostało poddane edycji, w ogóle edycji. Ma wpływ, ale to w sytuacji, kiedy zamawiamy zdjęcia od danego fotografa do danego tematu. To wtedy ja czuję się po obowiązku, bo jest też tak, że autor nie może nam autoryzować. Może to będzie łatwiej na przykładzie portretów. Zamawiam sesję portretową. I wtedy też informuję, no bo wiadomo, że też to idzie cały czas, to też jest taka transakcja związana, że osoba, która jest portretowana, też dobrze, żeby wiedziała, że znajdzie się na okładce. Już się do takich sytuacji, takich niespodzianek nie robi ludziom, że kogoś się fotografuje, nagle on patrzy, on jest na okładce, on nic o tym nie wiedział. Czasy się bardzo zmieniają. To jest tak, że ludzie dbają o swój wizerunek, no nie można sobie tak po prostu komuś robić zdjęcia, a potem to opublikować. Przeważnie jak są zamawiane zdjęcia, to obydwie strony są poinformowane i wiedzą. Ale w sytuacjach, gdy kupujemy zdjęcia z agencji, no to ja już tego obowiązku nie mam, bo jakby mam kontrakt z agencją i agencja mi daje to bezpieczeństwo i zezwolenie, ale też się pojawiają sytuacje takie, że ludzie jakby zobaczą się w tygodniku i mają do nas pretensje, że zostali w niewłaściwym kontekście przedstawieni, bo oni sobie nie życzą, ale drodzy Państwo, jeżeli ktoś jest na ulicy i zgromadzenie ma powyżej 5 osób, no to też fotografowie, oni by nie mogli robić w ogóle zdjęć, jeżeli by musieli wszystkich pytać o zgodę, no bo to się tak nie da. Jeden trzeba mieć tylko, ja się kieruję też taką zasadą, że jeżeli widzę, że zdjęcie kogoś krzywdzi, że nawet ktoś gorzej wygląda, nie wiem, pani ma korzystną minę, zdjęcie jest uchwycone, kogoś przedstawia w gorszym, po prostu w złym świetle, to takiego zdjęcia nie daję. Mam taki wewnętrzny zegar, że staram się takich sytuacji unikać. W ogóle takie sobie chłopie, takie zasadą, że zdjęcie nie może krzywdzić osoby, bo już ktoś sfotografowany już trochę jest lekko bezbronny. To jest tak jak tutaj również trochę wyjdę w pytanie, które się pojawi, na przykład co z pokazywaniem zwłok, czy ludzi, którzy są w danych konfliktach społecznych, no jakby ci ludzie już nie mogą się obronić i musi być ta osoba, taka ta bramka bezpieczeństwa, czyli moje oczy, która po prostu powie nie, tego nie dajemy. Ale w większości, jeżeli na przykład mam sytuację polityczną, to co się dzieje na świecie, no to już nie pytam, bo po prostu wybieram zdjęcia i wtedy wiem. Polityków czy innych ludzi, no tak, już na kręgu światowym. Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że za takie zdanie, że zdjęcie nie może krzywdzić. To bardzo ładnie połączy zaraz z następnym pytaniem, którym chciałam poruszyć, właśnie tematy etyki. To mi, właściwie rzecz biorąc, to mi świetnie odpowiada na to pytanie, bo to zamyka jakby wszystko, ale może jeszcze dałoby się trochę je rozszerzyć. Ja tylko dopowiem, bo pani już zaczęła tutaj o tym, co chciała tutaj, że chciałam to wokół też tematu właśnie pokazywania zwłok, czy gdzie są granice, których nie należy w fotografii przekraczać. I gdzie są te granice, których by pani na przykład nie przekroczyła ze względów właśnie etycznych? Jakie są zdjęcia, których by pani na przykład nie zrobiła albo nie publikowała? No już trochę nam pani na to pytanie odpowiedziała. Ja bym to postawiła właśnie w kontekście możliwej do takiej dyskusji, która się odbyła już
prawie 20 lat temu po raz pewnie, nie wiem czy pierwszy, ale pierwszy tak szeroko u nas w społeczeństwie po śmierci Waldemara Milewicza, kiedy Super Express opublikował na okładce zdjęcia jego ciała w ostrzelonym samochodzie. Wtedy to wywołało oburzenie zarówno szeroko, znaczy środowiska dziennikarskiego, jak i czytelników. Ale z biegiem lat te granice się zaczęły przesuwać, bo potem były następne takie przypadki już nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Gdzie zatem są te granice, których już na pewno nie możemy przekroczyć? To jest bardzo ciekawe pytanie, Pani Magdo, bo proszę zobaczyć, jak sytuacja jest dynamiczna, jak się zmienia. Jeszcze rok temu, gdy nie było konfliktu wojny na Ukrainie, inaczej patrzyliśmy, teraz tak właśnie, jak Pan powiedział o Milewiczu, to był który rok? 2004, tak, Irak chyba, tak. 2004. Jak sytuacja się zmieniła teraz? Na przykład jakie obrazy, ile Państwo zobaczyli obrazów ludzi zabitych, tragedii ludzkich przez ten rok? Przez wojnę w Ukrainie. Jak to nas trochę uodporniło już na pierwsze zwłoki, a teraz jakby, nie wiem, po masakrze w Buczy, ale one wywarły ogromny wpływ na opinię publiczną. I to rzeczywiście to była wielka świadectwo brutalności i tego jawnego nadużycia przez Rosjan rzeczywiście. Tak, ale te obrazy wojny nas atakują jakby już przez te ileś miesięcy. Myśmy się tak oswoiliśmy się z tym. I na przykład zdjęcia z Buczy, ja w serwisach, nie oszczędzałam sobie, oglądałam wszystko, ale nie widzę w prasie, żeby się gdzieś, nie widziałam w prasie, żeby się pokazały zdjęcia ludzi martwych z zawiązanymi rękoma z tyłu. Pojawiały się tak zwane flash mob, gdzie ludzie imitowali tych ludzi zabitych na chodniku. Zdjęcia krążyły po sieci, po Instagramach, po Facebookach, ale nie było ich w prasie drukowanej. I to też jest pytanie, że przyzwalamy sobie na to, na przekraczanie tej granicy na własnych monitorach, ale jeszcze nie dajemy przyzwolenia, żeby pokazywano to w prasie. Ale czy to nie jest tak, że jednak reporterowi wolno więcej? Bo tak, co jest, no bo jednak jego zdjęcie ma przekazać jakąś prawdę. No ma sens. Co innego jest zrobienie komuś po cichu zdjęcia, którego on sobie nie życzy, a co innego jest pojechanie na wojnę, gdzie my musimy tą wojnę pokazać. Tak, jeszcze chciałam to powiedzieć, że każdy fotoreporter ma w ręku taką swoją mocną broń, czyli ma aparat i dokumentuje. Ale pytanie o to, co z tymi zdjęciami zrobi i jak to zdokumentuje, to jest też druga kwestia. Bo były przypadki, że z jednego miejsca, to też z Ukrainy ostatnio też rozmawiałam z fotografami, jak pokazane zostało zlinczowanie rosyjskich żołnierzy przez troje fotografów, każdy pokazał to inaczej, że jeden się zdecydował, fotograf z agencji chyba francuskiej, na pokazanie twarzy, czyli jakby ta godność człowieka została sprowadzona w to bardzo, ale były zdjęcia też fotografii, która kompletnie inaczej pokazała z dużą godnością dla człowieka, samą tą sytuację pokazała. No to wszystko zależy od tego, od prawdziwości fotografa, jak on dane zdarzenie zdokumentuje. Ale z drugiej strony też fotoreporter, drodzy Państwo, jest w miejscu, i on jakby dokumentuje, bo on potem już tam nie wróci. I to jest jak rolą fotografa jest dokumentowanie, dlatego na przykład często jest tak, że wszyscy fotoreporterzy się po, nie wiem, jeszcze z wojny w Iraku czy w Afganistanie pochylali się nad umierającym dzieckiem i dokumentowali.
dokumentowali, bo nie wrócą już do miejsca. Od fotografa się wymaga, że on ma przynieść obraz. A co potem kto zrobi z tym obrazem zrobić, to już jest inna kwestia. Właśnie stąd było moje pytanie. Jakie są ręce, czego pani by nie zrobiła, a czego, znaczy jakiego zdjęcia pani nie zrobiła, a jakiego zdjęcia by pani nie opublikowała? Bo ja też widzę różnicę pomiędzy zrobieniem, a opublikowaniem, bo chociażby w tym samym przypadku zabitego Waldemara Mielewicza, ja nie jestem do końca pewna, czy złą rzeczą było zrobienie tego zdjęcia. Bo nie wiem, czy na przykład rodzina by nie chciała tego zdjęcia dostać. Na pewno złą rzeczą było jego opublikowanie. Robienie jako dowodów, na pewno dowody ze zbrodni są niezbędne, bo są, przypuszczam, niezbędne na przykład dla trybunałów międzynarodowych. Ktoś te dowody musi dokumentować. Natomiast, czyli chodzi o cel. W jakim celu? Chodzi? Tak. No, gazeta jest takim nośnikiem, że spotyka jakby grono odbiorców jest no, szerokie. Nie możemy przewidzieć, że będzie oglądała czołówkę, zobaczy osoba, która jest ściśle zainteresowana tematem dokumentowania zbrodni, a czy nie zobaczy to blisko rodziny, dla niej to będzie straszne ból. Na pewno w tygodniku byśmy nie opublikowali, bo mamy taką zasadę, że nie publikujemy ciał, nie publikujemy martwych osób. Pewnie stawiałabym na głowie, żeby znaleźć inne rozwiązanie ilustracyjne. A zdjęcie, czym zrobiła, co do osób nieżyjących, no to byłby czysty dokument, a co do osób żyjących, no to już powiedziałam wcześniej, że zawsze w swojej pracy staram się fotografować, że fotografia ma nie krzywdzić osoby fotografowanej, więc to jest moja zasada. No wtedy może być oczywiście zdjęcie cmentarza, czy nagrobka, a nie tak. Ciała. To już inny charakter. Dobrze. Ale problem jest chyba, że fotograf nie do końca zarządza, czy autor zdjęcia nie do końca zarządza tym obrazem. Jeśli sprzedał zdjęcie, to nie zarządza. Jeżeli sprzedał, to tak. No może niekoniecznie, jeżeli sprzedał, bo jeżeli jest wysłannikiem redakcyjnym, to zdjęcia z definicji są własnością redakcji, a co na tylko prawa majątkowe, czy tam materialne. Ale to są tak zwane restrykcje. Że nie publikować tu, nie publikować w negatywnym kontekście, nie pokazywać. Ale to dalej jest redakcja. No, ty tak. Zareagował tak, a jakaś inna reaguje zupełnie inaczej. No to też nie sprzedali. Tam jest na przykład. No ale to też jest duże ryzyko, bo jak już się sprzeda zdjęcie do agencji, no to się nie ma nad nim kontroli. Prawda, raczej fotografii. Ale nie każde zdjęcie musi być wysłane do agencji. Tak. No dobrze. To może przejdźmy teraz do trzech ostatnich projektów, które tutaj będzie teraz kolorowo. Zacznijmy może od tych wszystkich ślubów, które mamy. Mamy, no jeszcze dwa mamy, jeszcze przedtem mamy dwa. Wszystkie ślubów mojej mamy, które też są bardzo ciekawym projektem. Bardzo Myślę, że też nagradzony. Proszę? Nagradzony, to muszę. Tak. To muszę Państwu się przyznać, to jest mój projekt, taki większy, zrobiony od początku do końca, którego poświęciłam masę mojej energii, mojego czasu, którego tak naprawdę ciężko mi jest przy takiej intensywnej pracy. Takiej intensywnej pracy mieć. Ale jest to projekt, który wszystkie śluby mojej mamy, czyli wydawałoby się, że moja mama miała te śluby w 2000, ale tutaj jest taka krótka historia. Moja mama była urzędniczką przy Urzędzie Stanu Cywilnego, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sopkowie. Przez całą swoją karierę zawodową. Ja się urodziłam w Jędrzejowie, pochodzę z Kielecczyzny. Teraz mieszkam w Krakowie od już kilkunastu lat, ale tam są moje korzenie. I jeszcze nie byłam fotografką.
jeszcze nie miałam tej świadomości fotograficznej, ale uwielbiałam oglądać te zdjęcia. Uwielbiałam po prostu moja mama. Teraz doceniam to i w ogóle to powtarzam, że mówię, mamo, zgromadziłaś archiwum zdjęć, bo mama z jakiejś tam czystej, że tak powiem, czystego obowiązku i też takiej no, przyjemności gromadziła te zdjęcia. Mała społeczność, więc tam moją mamę dużo ludzi znało, znał ją fotograf, więc ona dzięki mamie powstały te... A Puczkowa jest inteligencką oazą pod Warszawą, więc to jest też szczególne miejsce akurat. Jeszcze raz? Podkowa jest taką inteligencką. To jest Sopków. To jest Sopków Świętokrzyskim. Tak, Sopków Świętokrzyskim. I drodzy Państwo, po lewej widzicie tylko wybrane zdjęcia. Takie na wprost, gdzie były uroczystości ślubne i moja mama była przeważnie proszona, żeby stanął z nowożeńcami do zdjęcia, ale tych zdjęć w archiwum mamy zachowało się około 150 zdjęć, przeróżnych z 20-30 lat. Ja jako mała dziewczynka przychodziłam w szkole, po prostu rozkładałam sobie te zdjęcia, tak jak teraz mam, i po prostu analizowałam, układałam, dopowiadałam sobie do nich swoje historie. Może to była, nie wiem, mój początek fotoedycji, tak teraz myślę, ale tak to było. To był mój pierwszy kontakt z ze zdjęciami, bo to nazwać fotografią. Te zdjęcia pamiętałam, jak zaczęłam już fotografować, jakby potem wszyscy nic z tym nie zrobiłam, jak zaczęłam pracować w Gazecie Wyborczej, to już wtedy pamiętam, kiedyś przyjechałam tak mamo, niebieskie koperty, a mama, no co on sobie, ja mówię, daj mi. I już wtedy myślałam, co z tym zrobić. Słuchajcie, drodzy Państwo, to był rok 2009, kiedy ja na początku zrobiłam prezentację z tych wszystkich zdjęć ślubnych i wysłałam na miesiąc fotografii w Krakowie na festiwal, którym tematem była pamięć przetwarzana. Wysłałam ten projekt i od razu dostałam się do wystawy głównej, bo oni stwierdzili, że oni chcą ten projekt do pamięci przetwarzanej. Więc miałam taką piękną prezentację z tych zdjęć, do tego wyciągnęłam jeszcze muzykę, bo moja mama to miała, znaczy mama miała tylko na ekranie Abby. Teraz już nie chcę Państwa zanudzać, bo jeszcze mam prezentację z tych, ale to jest kolejne 7 minut. Więc zrobiłam tą prezentację i w 2009 na festiwalu, teraz już to wszystko pokazało. Do prezentacji była oryginalna muzyka ze ścieżki dźwiękowej i wyciągnęłam jeszcze z płyty VHS-u nagrania dźwiękowe, czyli głos mojej mamy i głos nowożeńców. Także to była taka jedna prezentacja. I potem już w 2009 miałam ten projekt. Stąd się wzięło moje stypendium, bo wysłałam ten projekt jako propozycję stypendium i dostałam to stypendium na cały rok, dostałam masę pieniędzy na to, bo moje najbogatsze stypendium od Ministerstwa Kultury całoroczne na zrealizowanie projektu, bo wymyśliłam, że ja do tych zdjęć dotrę do nowożeńców teraz, w tym 2010 roku, ileś tam lat od ślubu. I udało mi się przez 2010 rok sfotografować 37 par, jak Państwo mają, zrobić 37 sesji zdjęciowych. Jak się okazuje, to była kolejna taka ciężka praca, taka trochę porównywana, tak nieporównywalna ze stylową, ale jakby proces pracy był porównywany, czyli ja okazało się, wydawało mi się, że ci ludzie są jakby na wyciągnięcie ręki, ale pamięć ludzka jest, że tak powiem, szybko ucieka gdzieś. Czyli zdjęcia nie są opisane w archiwum. To jest to wszystko ulotne i smutne, że się do kogoś dotrze. I oczywiście trzeba było ich jak ponicę do kłębka, od jednej pary do drugiej. Chodziłam z laptopem i pokazywałam pół wsi. A ten wyjechał. Ci to wśród tam rozwiedli. Ci to gdzieś na Śląsk wyjechali. Ale oczywiście najpierw było jeszcze zgromadzenie tych wszystkich. A może ja będę je po prostu Państwu pokazywała, w międzyczasie opowiadała. Ale ich przekonanie również o tych zdjęć, żeby oni w tym 2010 roku ponownie się zgodzili stanąć przed tym razem moim aparatem.
bardzo ciekawy pomysł. Tak, i to było też tak, że ja najpierw do tych ludzi dzwoniłam, umówiłam się z nimi na konkretną godzinę, na konkretny dzień, bo chciałam, żeby to dla nich było, żeby to nie było zdjęcie takie z zaskoczenia, żeby oni to zdjęcie byli przygotowani, żeby mało tego, zrobiłam jeszcze nagrania, nagrałam tych ludzi, potem zrobiłam taką wielką prezentację, zadawałam im te same pytania. Drodzy Państwo, był to projekt, który tak, zrobiłam w 2010 roku, dostałam stypendium. W 2010 niestety też się rozwiodłam, więc trochę robiłam projekt ślubny, w międzyczasie też miałam własne zawirowania osobiste, ale potem oczywiście do tego projektu wróciłam, bo trochę o tym projekcie się zrobiło głośno. Muzeum Etnograficzne w Krakowie robiło wtedy od 2012 do 2015 taki projekt Wesela 2020. Projekt Wesela, nie ma się. I oni strasznie też chcieli ten projekt mój wciągnąć w swoją wystawę, więc potem to się też, jakby była prezentacja w Muzeum Etnograficznym. Potem ten projekt zaczął jeździć po festiwalach w Koszycach, w Madrycie, na Descubrimientos. No po prostu gdzie się on pojawił, to po prostu wywołał uśmiech na twarzy. To taki pozytywny projekt. A zwieńczeniem tego pomysłu w końcu w 2017 udało mi się ten projekt pokazać w Muzeum Wsi Kieleckiej. Chciałam, żeby ci wszyscy bohaterowie mogli przyjść na ten wernisaż, żebym mogła ich zaprosić, dać im albumy. Drodzy Państwo, była ta świetna zabawa. Szaban Ingristoje lał się strumieniami. Otworzyliśmy salę ślubów w Stopkowie. Były głosy nowożeńców. No do tej pory mam sentyment do tego projektu. Jakbym go jeszcze może miała więcej energii, to bym go jeszcze pociągnęła, ale go dotknęła. Także to są wszystkie śluby moje. Świetny pomysł. Super. Świetny pomysł. Świetny pomysł. To bardzo ciekawa dokumentacja przemian też wychodzi. Tak, tak, bo to też o tyle się Pani okazało, że to taki pokazałam taki wycinek społeczeństwa przeważnie miejskiego, bo tam też zdarzało się, że byłam w Katowicach i w Kielcach, ale przeważnie to środowisko wiejskie i taki obraz społeczeństwa, gdzie ludzie, to się teraz rzadko zdarza, że pozwolili mi wejść do własnych domów, że sfotografowałam w ich otoczeniu, zadałam im te pytania. I teraz jak na to patrzę, to naprawdę to właśnie taki zapis. Tak. Piękna dokumentacja rzeczywiście też skoku cywilizacyjnego. Myślę, że tutaj tak, też to wychodzi. To chciałabym jeszcze, żeby nam Pani pokazała pracę nad notesem, książką do pisania z fragmentami wypowiedzi księdza Adama Bonieckiego. Tak. Do której Pani do cytatu wybranych przez Michała Olszewskiego ułożyła Pani narrację zdjęciową. Nadal do dostania w redakcji tygodnika. No, to jest taka praca, którą lubię najbardziej, czyli po prostu układanie zdjęć do tekstów. I to też była niezła łamigłówka, bo tu widzą Państwo, sobie zrobiłam taki szpigle, który już sobie sama wypełniłam zdjęciami. I były te cytaty, które wybrał Michał Olszewski z życia księdza Adama, z jego ważnych wątków w działalności, w życiu. I tu po prostu zrobiłam tę książkę do pisania, dostałam taką wolną rękę, taką czystą satysfakcję, bo zrobiłam od początku do końca tak, jak chciałam, nawet nasz dyrektor artystyczny Marek Zalewski, nie miałam żadnej korekty. Że stawiałam tę narrację od początku do końca. Dużo zdjęć jest z mojego autorstwa, bo też przez tam ostatnie dwa lata wtedy, książka była z 2020, wcześniej pracowaliśmy na planie filmu Oli Potok,
Kołczek Ksabo, ja jeździłam do z ekipą filmową, z Adamem Palentą, z Olą, oczywiście z Adamem, więc tam też trochę było zdjęć. I też, i tu przy dużym też wsparciu Ani Wójcikowskiej, dorwaliśmy się do archiwum księdza Adama, jego zdjęć. I to wyglądało tak, że tam ksiądz Adam przekazał nam szybudła, jeszcze mamy kolejne do zarchiwizowania. I ja przejrzałam te pudła, Ania przejrzała i ja już mając zarys tej książki w głowie, to mówiłam Ania to i ona mi to skrzętnie wszystko pięknie poskanowała, to robiliśmy też w czasie głębokiej pandemii w 2020 roku, więc ona była w redakcji, sama skanowała, przeglądała, jeszcze segregowała zdjęcia księdza Adama. I no jeżeli Państwo mieli do czynienia z tą publikacją, to te teksty są wzruszające i tu było też tak starałam się pracować, żeby zdjęcia miały nawiązania do cytatów, odnosiły się do różnych kwestii życia, z życia księdza Adama, czy też z okresu kapłaństwa, czy z okresu rzymskiego, watykańskiego, czy z działalności ze świętej Anny, do świętej Anny. Także to wszystko jakby jest nawiązane. Tu jest cały szpikiel, ta książka do pisania, no ma tą zaletę, że ma te czyste strony, może sobie domyślam notatki, więc ona musiała być przestrzenna, musiało to też, musiało to się zachować w jedną dużą opowieść o Adamie. To jest zdjęcie, które powstało właśnie na planie filmu Ksabo. Ja mam trochę inne ujęcie, bo jak sobie Państwo tak dopatrzą się w tym rowie, to kamerzyści są na schodach, a ja jestem po drugiej stronie. Dlatego mam takie ujęcie, jak takiego nie miałem w filmie. Tu Adam w Gdańsku, to jest właśnie z lat młodości. Adam we Florianie. Tu jest jeszcze jedno zdjęcie z podróży księdza Adama Polickiego wykonanego w mieszkaniu na Warszawskiej, to jest po prawej stronie, jak się musiał przeprowadzać do Warszawy, opuścić mieszkanie wtedy przy kościele Floriana, a jeszcze tutaj Adam w dawnej redakcji na piśmie tygodnika. A to jest zdjęcie księdza Adama też autorstwa z archiwum, zdjęcie z głębokiej Rosji, już teraz zapomniałam, jak się republika nazywała. Tak, chyba Kazachstan. Kazachstan. Dziękuję Kazachstan. Tak. Czyli właściwie tak. Kazachstan. To była, muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę to była dla mnie duże wyróżnienie i niesamowita przyjemność robienia tej książki. Tak jak wydania, te specjalne są dla mnie takim dużym wyzwaniem, takim emocjonalnym, że jestem mocno zmęczona. Tak tą książkę dla Adama robiłam z taką lekkością, jak sobie to przypominam. Też fajne. No i nie wiem, pewnie większość z Państwa tą książkę widziała, miała w ręce. Jak nie, to Joanna już reklamowała, gdzie można dostać. Mówię, że nie wiedziałam, że będziecie mówić o tym, bo mam kilka w domu. Jednym z ostatnich Pani projektów jest projekt dotyczący kryzysu uchodźczego. To jest cykl reportaży z obozów dla uchodźców w Ugandzie, Jordanii i Kurdystanie. Ten projekt tak specjalnie zostawiłam na koniec, bo opisuje się szerokie zainteresowanie naszego klubu. A jak wiadomo, to co jest na końcu zapada najbardziej w pamięć. Więc teraz proszę Pani coś o tym projekcie powiedziała. Chyba się już przyblokował.
może od Afryki, bo od Afryki wszystko się zaczęło. W 2017 roku z inicjatywy tak naprawdę Marcina Żyły, naszego dziennikarza, wybraliśmy się na samotne takie podróże dziennikarskie do najpierw Ugandy, to był 2017, a w 2018 pojechaliśmy jeszcze na kolejną taką 5-tygodniową podróż do Gany, Burkina Faso. I pojechaliśmy takim tropem. Marcin zajmował się wtedy kryzysem migracyjnym. Zajmował się kryzysem migracyjnym w Afryce. On nazywał zawsze tym projektem, że Afryka zaczyna, jutro zaczyna się już dziś, że Afryka jest kontynentem pewnym potencjału i też takiej różnorodności i zróżnicowania niesprawiedliwości dość mocnej. Pojechaliśmy rytmem, żeby zobaczyć największe obozy dla uchodźców. Uganda jest państwem, które gości prawie 4 miliony, na swoim terenie gości prawie 4 miliony uchodźców z Sudanu Południowego. To był pierwszy mój taki wyjazd, gdzie zetknęłam się z taką masą, taką masą ludzką uchodźców. Fotografowałam się, ten kryzys uchodźczy, skupiałam się na tym, żeby pokazać, jak ludzie, którzy zostali wyrwani z własnych. W ogóle potem tak pomyślałam, w ogóle myśląc o zdjęciach, przyglądając się tym kryzysom, że ludzie, którzy stracili swój dom, są w ciągu takim trybie zawieszenia. Mieliśmy okazję być w największych obozach, to było Bidibidi, Mwepi, prawie 4-5 tysięcy ludzi żyjących w jednych skupiskach. Te niektóre obozy wyglądały jak piękne afrykańskie wioski, takie na przykład to jest obóz Bidibidi, który składa się z takich tak zwanych suplementos, czyli po prostu arealów, gdzie ludzie dostawali. To w ogóle już było o wiele jakby lepsze obozy, bo ludzie dostawali tam ziemię. Aha, mogli takie ogródki. Tak, mogli postawić chałupkę i mieć swój ogródek i utrzymywać się. Dalej w dalszych częściach zobaczą Państwo, że na przykład są te różne etapy ludzi, którzy są, mieszkają w kontenerach, pod prezentami, którzy są jeszcze w drodze, którzy są w obozach przejściowych. Były to bardzo ciężkie podróże, ale no widać, ile jest po prostu, jak złożony jest cały ten proces migracyjny, z tych, oprócz samego kryzysu uchodźczego. Wyłonił się też temat zmian klimatycznych, które w Afryce są dość mocno pogarszane. Kwestia Zielonego Muru na Sahelu, gdzie ten mur, była to taka szumna inicjatywa, nie zdołano posadzić tego miliona drzew, żeby zatrzymać pustynię. A to wszystko rzutuje na to, że ludzie migrują w tereny te, gdzie mają lepszą możliwość do życia. I jeżeli my nie powstrzymamy tam bo teraz jeszcze jest ten Sahel, ale z którego wynika też to, że jeżeli my w naszej pięknej Europie nie powstrzymamy konsumpcjonizmu, no to dalej to tak będzie wyglądało, że na tej Afryce skupi się to, że to, co u nas najgorsze, schodzi do nich, czyli wszystkie śmieci Europy, wszystkie zdezelowane samochody, które kończą. Oczywiście w Afryce się wszystko przerabia z tego zdętek, robione są buty, torebki i przeróżne różne rzeczy. Wszystko to, cała motoryzacja nieużywana Europy ląduje na pięknych plażach Akry z
widokiem na ocean, po prostu te wszystkie Toyoty, samochody. Afryka jest tak chłonnym kontynentem, która jest w stanie wszystko przyjąć. My worki foliowe, z tego żeśmy odeszli, a tam jeszcze ten luksusu jest, nie wiem, pakowanie wszystko w torebki foliowe. Pakowanie mleka kokosowego w torebkę foliową, tak, te torebki foliowe po prostu fruwają przy największe podmuchy powietrza. Jest tego mnóstwo, jest mnóstwo śmieci, z którym sobie Afryka nie radzi. Są takie obrazy, tutaj staramy się tak Państwu nakreślić tą złożoną sytuację uchodźczą, że to nie tylko konflikt zbrojny, nie tylko polityka, władza, ale środowisko, to wszystko po prostu jest koło skąpienia. Bardzo ciekawe jest tam zaangażowanie tych organizacji pomocowych, które rzeczywiście wpływają na zmiany. Tak. I to jest ważne, tylko drodzy Państwo, organizacje pomocowe są, potem wyjeżdżają. I to będzie widać w kolejnym, jeszcze w kolejnej prezentacji, to jeszcze Państwu pokażę, bo to się zaczęło od Afryki. A potem już osobno, tam też z Marcinem, jeździliśmy na zaproszenie Polskiej Misji Medycznej. Pojechałam do dwa razy w Kurdystanie, dwa razy w Jordanii, gdzie byliśmy w obozach, w których właśnie działają organizacje pozarządowe, które organizują życie, ale drodzy Państwo, to jest tak, że powstaje obóz, jak tam później to jeszcze pokażę. Tutaj jeszcze trochę się skupię na tym przetwarzaniu, na tym jak Afryka stara sobie radzić. Ja tutaj trochę tak opowiadam przez obraz, też nie wchodzę głęboko w kwestie polityczne, też środowiskowe, bo to jest temat bardzo złożony, że ja tylko staram się pokazać obrazem, na przykład do czego służą opony, jak wykorzystywane, gdzie lądują nasze samochody, więc to wszystko mają Państwo na zdjęciach. Tu jeszcze kilka takich migawek, takiego życia codziennego. To jest taka kompilacja z tych trzech krajów afrykańskich. To się też pojawia, na przykład kwestia pracy. Ten chłopak na przykład, nie wiem, zebrał swoją maszynę i on nie ma domu, ale ma maszynę. I to pozwala mu się utrzymać. To jest niesamowita obserwacja, mam muszę Ci powiedzieć. Mnie szokuje kolor, dlatego że na ogół nędza łączy się z szarością, górością. Nie w Afryce. A tutaj jest po prostu nie w Afryce. Nie podkreślałaś tego na zdjęciu? Nie, Afrykanki są przepięknie ubrane w piękne suknie, jest tam gorąco, upał, ale one nie wiem. Europejskie, tak? Tak, mają chyba inny sposób funkcjonowania. Ale ten kolor na wysypisku śmieci. Tak, ale to właśnie wygląda jak motyle na wysypisku śmieci. Są pięknie ubrani, kolorowo. Nie widać tego w ubraniach. Tkaniny są dobrej jakości. Ulice są kolorowe. Problem wody oczywiście. Tak, Polska buduje tam studnie. Tak, Polska Akcja Humanitarna to są te studnie w Sudanie, ale też taka obserwacja, że ile czasu potrzeba, żeby zdobyć wodę. My się tak odkręcamy kran, nie zwracamy, ja jak wróciłam z Afryki, jak zobaczyłam, ktoś tak leje wodę, to cały czas miałam na myśli te dzieci, które na rowerach jeżdżą po prostu 2 godziny po wodę w tą, 2 godziny po wodę w tą. Ta duma też, te kobiety są piękne, ludzie chodzą z podniesionymi głowami, no, to jest przepiękny kontynent. Marcin twierdzi, że wszystko, że jakby przyszłość należy do kontynentu afrykańskiego. No, niestety to ulecenie do pomyślenia to jest jezioro Volta w Ganie, które zostało zatopione, zbiornik Volta.
powstał na terenach puszczy. Tu Państwo widzą jeszcze pozostałości drzew. Ale z kolei ten zbiornik Wolta dał pracę milionom Garczyków i tam w ogóle jakby skupiło się wszystko wokół tego jeziora. I jeszcze tutaj, jeszcze dalej drążąc, idąc za tematem uboczczym, to tutaj jeszcze chciałam pokazać właśnie sytuację. O, przyjdę. To są obozy w Jordanii i w Kurdystanie. I to wyglądało, w Iraku. W Iraku i w Kurdystanie. I to wyglądało tak, że to są już całkowicie inne, albo są to tak zwane małe obozowiska przejściowe, gdzie ludzie tak naprawdę rozstawionych jest kilka namiotów, albo są to wielkie miasta, jak tam dalej w naszej prezentacji będzie, jak Zatari, wielkie obozowisko w okolicach Ammanu, gdzie po prostu jeszcze 2 lata, jakby organizacje pozarządowe 3, ale są tam dzieci, które się urodziły w tym obozie. Dla tych ludzi nie ma perspektywy. I oni też, jakby tu Państwu chciałam pokazać, ci ludzie przeważnie to są ludzie z tego, z Syrii i z Libanu. Nie, jest tylko Syryjczycy i wewnętrzni, bo Liban też jest kolejnym miastem, państwem, które przyjął 1000 uchodźców, ale w Libanie nie byłam. Wewnętrzni przesiedleńcy z Iraku, to właśnie w Kurdystanie, czyli po prostu z Mosulu, z tamtych okolic. I jakby staram się na tych zdjęciach pokazać sytuację ludzką, ludzie, którzy żyją w kontenerach bez perspektyw, przeważnie przesiedleni z pięknych miast jak Damaszek w Syrii, czy Mosul, który jest pięknym miastem, z pięknych domów do kontenerów, bez perspektyw. Jak byłam w tych obozach, to też jest. No, byłam tam z ramienia Polskiej Misji Medycznej, więc byliśmy tymi NGO-sami, więc ci ludzie wiedzą, że ja z aparatem to jestem tą osobą, która opowie o tym w świecie, więc oni biernie oczywiście nie zgadzali się na to, żebym ja ich mogła fotografować, ale nie byli zadowoleni z tej sytuacji, że ich fotografuję w takiej, wyczuwałam to, że woleli, żebym ja pojechała do ich rodzinnego miasta i sfotografowała ich w rodzinnym domu, a nie w sytuacji, kiedy oni mieszkają w kontenerze, przyszły tym prezentem. Tu Państwo zobaczcie, starałam się pokazać te warunki, gdzie oni są. To jest obóz w Zadarii, po prostu płasko wyjrzał, ściąga się. Główna ulica tego Zadarii, to teraz Państwo zobaczą, nazywa się Champs-Élysées. I jeszcze tutaj trochę, bo taką narrację poprowadziłam, że tutaj są te ludzie przed domostwami swoimi. Potem mamy to zaproszenie do środka, do domu, żeby pokazać, jak oni mieszkają w środku, jak się organizują na ten czas. Niektóre obozy są już murowane, ludzie murują, budują, jak są już tam dużo jest. No, Polska Misja Medyczna, no to wiadomo, że tam są i lekarze, i przychodnie. Dużo jest strasznych przypadków niepełnosprawności wśród dzieci i dorosłych. Ale też jest i normalne życie, czyli po prostu handel, jakiś swój. Zabawa, bilard, spotkania. No i to jest ta główna ulica Champs-Élysées, gdzie się po prostu dzieje, po prostu jest taka duża. To jeszcze Irak? To jest Jordania. To jest Jordania. To akurat te zdjęcia, to ostatnie. To też jest Jordania. No i to są dzieci, które się urodziły w tych obozach. Jordania jest mała dosyć, a przyjęła tak dużo jeżdżaków.
tak jak wyjadą organizacje pomocowe, NGO-sy, no to ci ludzie zostaną sami. Bez perspektyw. Znaczy najgorzej, że wojna na Ukrainie pozbawiła ich dużej części dopływu w tym roku. I to jest oczywiście tragiczna sytuacja, no ale z kolei może nastąpi mobilizacja. Jeżeli opinia społeczna w Europie i gdzie indziej będzie bardziej aktywnie wspierała, to może jednak wróci ta pomoc. No też tutaj chciałam powiedzieć, że przewidział się tak, pan Podpięciak prowadzi ten dział fantastycznie, po prostu pokazywane są historie ludzkie właśnie przez człowieka i jak kryzys uchodźczy tam już jeszcze przed oczywiście wojną w Ukrainie w 2020 czy 2019 naprawdę kiepsko się sprzedawał w tytułach, bo ludzie nie są zainteresowani dodaniem biedy i sytuacji w obozach, tak Wojtek Pięciak ze swoją misją po prostu pokazywaliśmy reportaże, pisaliśmy od początku kryzysu uchodźczego działa o tym. No, bardzo cenna dokumentacja rzeczywiście i dobrze zrobiona, myślę, że to jest. To było dobre podsumowanie, tak? Bardzo, bardzo dobre i ciekawe ten reportaż. Myślę, że rzeczywiście zostanie nam w pamięci dzięki temu, że był na końcu i pewnie dobrze, że był na końcu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Strasznie się cieszę, Karzyna, że udało mi się Ciebie. Marzę o tym od 2 lat, żebyś do nas przyjechała. Dziękuję Ci, Magdo, serdecznie za poprowadzenie tego spotkania i za nagranie. Dzięki temu wielu z Państwa będzie mogło jeszcze do tego powrócić. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tym, czym fotografia jest i jak na nas oddziałuje w tygodniku. Dziękuję Ci też za to, że jak wielu redaktorów, a właściwie wszyscy, którzy do nas przychodzą, uchylają takiego rąbka tajemnicy, jak wspaniała jest redakcja i jak pracuje i jak jest odpowiedzialna wspólnie za to, czym potem jest tygodnik, który dostajemy do rąk. Także życzę w takim razie, żebyśmy mogli do tego jeszcze powrócić, jest z Grażyną się spotkać.